Witajcie kochani, nie wiem jak u Was, ale u mnie jest lato. Ja, jeśli o mnie chodzi, to mogło być lato 10 miesięcy w roku, nie miałabym nic przeciwko, po prostu cudownie się czuję, jeśli jest taka pogoda. Łatwiej mi się modli, śpiewa, dziękuję Bogu za wszystko. Niemniej dzisiaj jest kolejny dzień, bez względu na to jaka jest pogoda, kiedy szukamy Boga. Zapraszam Was. Tak, zapraszam Was do tego, żebyście razem ze mną otworzyli kolejne wersety, które również dzisiaj mówią o miłości. Jakoś ten miłosny temat się tutaj przewija przez ostatnie dni. List do Efezjan, 4 rozdział, 1 i 2 werset. Mam już wrażenie, że kiedyś kręciłam film na ten temat. Jeżeli ktoś z Was śledzi wszystkie moje filmy i wszystkie serie, to może teraz wyskoczyć, powiedzieć: tak, Agata, mogę Ci podać nawet numer kolejnego odcinka, który właśnie mówił na temat tych wersetów. Nie zdziwiłabym się, gdyby taka osoba była i gdybym taki odcinek nakręciła. Proszę więc ja Was, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. Czego się tu dowiadujemy? Że Paweł w tamtym czasie był w więzieniu. To nie są przyjemne okoliczności życia i myślę, że takie listy wysyłane z więzienia mają szczególne znaczenie, kiedy pisze ktoś do nas, kto nie wiadomo, czy w ogóle przeżyje. Być może to są w ogóle ostatnie słowa, które wypowiada. I ostatnie słowa człowieka, który czeka na śmierć, są szczególnie ważne i szczególnie prawdopodobnie dotykały Kościół, kiedy takie listy czytano. Tak więc Paweł przekazuje najważniejsze rzeczy, takie samo sedno. I zresztą właśnie list do Efezjan taki jest. To jest po prostu sedno, sedna, taka esencja. Uwielbiam, kiedy ktoś właśnie skupia się na takich smaczkach. Nie ubiera tego w zbyt wiele słów, historii, tylko po prostu prosto do celu, prosto do brzegu. Ja mam taki ścisły umysł i powiem Wam, że to mi bardzo pasuje, kiedy ktoś od razu przechodzi do sedna rzeczy. Niekoniecznie skupia się na jakimś klimacie, chociaż to też jest ciekawe czasami być w takich bardziej artystycznych warunkach zanurzonych, kiedy pewna atmosfera, pewna sytuacja wymusza na nas myślenie, a nie przekazywana jakaś myśl prosto, a nie jakaś myśl przekazywana tak wprost, w skondensowany sposób. W każdym razie, więzień w Panu mówi do nas, również do nas, coś bardzo cennego, coś bardzo ważnego, abyście postępowali w sposób godny powołania. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby być Bożą córką, Bożym synem, żeby żyć wiecznie razem z Nim, żeby przez swoje życie pokazywać, że On istnieje, żeby być żywym, nowym stworzeniem, które jest ukształtowane na kształt Boży, robiąc to, do czego jesteśmy stworzeni, do tego zostaliśmy powołani, czyli co jest naszą misją w życiu. I apostoł Paweł przypomina Efezjanom ich powołanie. I skoro zostaliście nazwani dziećmi Bożymi, skoro zostaliście nazwani przyjaciółmi Boga, to teraz na miłość zachowujcie się tak. Niech wasze życie wygląda tak, jak wasze powołanie. Nie czekajcie, aż to się stanie w jakiś ponadnaturalny sposób. Coś tam po prostu pyknie w waszym sercu, w waszym mózgu i zaczniecie być inni. Tylko zachowujcie się według tego objawienia, które zostało wam dane. Jeżeli rozumiecie, jak zachowują się synowie Boży, że inaczej się zachowują niż słudzy, niż niewolnicy, niż ci, którzy nie rozumieją, kim są, ani dokąd dążą. Jeżeli macie taką wyobraźnię, by dopuścić taki obraz, takie zrozumienie, jak człowiek ukochany, wybrany, przeznaczony, by oglądać Boga twarzą w twarz, może się zachowywać, to właśnie tak się zachowujcie. Ale żeby nie mieć wątpliwości, o co tu chodzi, że tu nie chodzi o chodzenia w jakichś eleganckich szatach i podnoszenie głowy do góry i uważanie się za kogoś lepszego od wszystkich, to w drugim wersecie mamy definicję, co to znaczy być godnym swojego powołania i tak się zachowywać. Z całą pokorą, pokora jest oznaką tego, że rozumiesz, kim jesteś.
łagodnością, cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Dobrze, że jest dodane to w miłości, bo być może byśmy się nie kapnęli tak do końca, że to znoszenie się jednych drugich, to nie chodzi o to, żeby być takim po prostu umęczonym i tak się znosić. Oj, dobra, to znoszę ciebie, ale ledwo, ledwo ciebie znoszę, bo tak naprawdę mam ciebie dosyć. Tylko żeby to było z miłością, czyli w pewnej lekkości, w ponadnaturalnym zasileniu od Boga. I tutaj nawiązujemy do tego, co było w poprzednich odcinkach, w poprzednich dniach omawialiśmy o tym, że miłość jest najdoskonalszym z darów, najdoskonalszym obdarowaniem, ale równocześnie ona też sama w sobie jest ponadnaturalna. I to nie jest tak, że my sami potrafimy być łagodni albo cierpliwi. Owszem, są takie osobowości, które może mają większe predyspozycje w tym kierunku, ale być może po prostu wcale nie są cierpliwi i łagodni, tylko brakuje im jakiejś energii życiowej, albo jest im wszystko jedno i o nic nie dbają i mają wszystko w nosie, a wszyscy patrząc na nich mówią: wow, jaki spokojny człowiek. No, chodzi, żeby być człowiekiem pełnym pasji, energii, ale równocześnie pełnym miłości. I to połączenie widzimy w Jezusie Chrystusie. On zobrazował, jak to może wyglądać, jak to powinno wyglądać. Tak więc, kochani, pokora, cierpliwość, czytamy łagodność nie jest oznaką słabości, tak jak niektórzy myślą, że łagodny człowiek to jest taki, który nie ma nic do powiedzenia, któremu nie zależy. Dlatego, że to też jest oznaka tego, że ty nie osiągasz swoich celów siłowo, nie przez to, że ty będziesz jakoś ostro argumentował, że będziesz przepychał swoje zdanie przez manipulacje, przez podawanie pewnych faktów, zestawianie pewnych rzeczy ze sobą po to, żeby jakieś wrażenie zrobić na innych, żeby kogoś popchnąć do jakiejś decyzji, żeby go właśnie zmanipulować, by robił tak, jak ty uważasz, że jest właściwe. Tylko łagodność oznacza, że ty polegasz na Bogu. Ty polegasz na Bogu. Nie musisz wchodzić w jakieś gierki, w jakieś układy, przepychanki. Nie musisz robić wrażenia. Ty po prostu jesteś sobą i w łagodności ducha dajesz się prowadzić. Zresztą pokora to również jest takie skierowanie oczu swojego serca na Boga, a nie na siebie. Nie na swoje potrzeby, tylko takie zawieszenie się na tym, co Bóg zrobił dla ciebie, co od Boga pochodzi. To jest ciekawe, że wypełnieniem naszego powołania jest znoszenie siebie nawzajem miłości. Czyli jest ten aspekt społecznościowy. Nie da się wypełnić powołania w samotności. Dlatego, że Bóg powołał nas do społeczności. I nawet jeżeli teraz nie ma zbyt wielu ludzi wokół ciebie, to kiedyś znajdziesz się w wielkim tłumie tych, którzy będą zbawieni i tam będziesz funkcjonował w społeczności. Tak więc to nas nie uniknie. To jakby od tego się nie da uciec. Jesteśmy rodziną, Bóg jest rodziną. Bóg nas powołuje do swojej rodziny i my będziemy w dużej rodzinie. I musimy się z sobą nawzajem umieć dogadywać, układać, bo to jest właśnie naszym powołaniem, żeby lubić siebie. Znosić siebie w miłości oznacza lubić siebie. Czasami to oznacza coś więcej niż kochać, bo my kochamy ludzi, których nie zawsze lubimy. Musimy ich kochać, bo to jest nasza mama, tata albo siostra, brat. Ale lubić już niekoniecznie. Dajemy sobie takie prawo, żeby kogoś kochać, ale nie lubić. Wierzę, że to znoszenie siebie nawzajem w miłości oznacza lubienie. A żeby polubić kogoś, kto nie jest taki, wiecie, łatwy do lubienia, to jest coś ponadnaturalnego. I znowu to jest wezwanie. Tak jak z wiele przykazań w Nowym Testamencie, których zresztą jest więcej niż w Starym, jest nawoływaniem do zrobienia czegoś ponadnaturalnego. Czegoś, co o własnych siłach jest niemożliwe do wykonania. Ponieważ my jesteśmy wezwani do tego, by iść za Jezusem i robić to, co jest niemożliwe. Sama wiara w Niego już jest czymś ponadnaturalnym.
I ludzie się nam dziwią czasami. Jak to możliwe? Taka wykształcona dziewczyna, tyle książek przeczytała, a skupia się na jednej i poszła za Jezusem. Za jakimś facetem w sandałach 2000 lat temu, który chodził, który mówił różne rzeczy, ale który tak naprawdę był nikim. Być może dla ludzi, którzy są religijni, to brzmi tak bardzo szokująco, ale ludzie, którzy nie wierzą w Boga, właśnie tak myślą. Bez urazy, ale po prostu nie uważają Jezusa za kogoś wyjątkowego. Być może to był mądry człowiek, ale aż tak mądry, żeby poddać mu całe swoje życie, żeby zrezygnować ze swoich planów, żeby nie mieć swoich pomysłów na życie, tylko pozwolić, żeby on do ciebie mówił i on decydował, co masz robić? Bez przesady. Tak niektórzy myślą. Jednak Jego miłość przekonała nasze serce. Jego miłość nas prowadzi. Jego miłość działa potężnie w nas i uzdalnia nas do tego, żeby również lubić tych, którzy nas nie lubią. Lubić tych, którzy są drażniący. Żeby w ten sposób wypełnić swoje powołanie. By być jak Bóg, który kocha wszystkie swoje dzieci. To jest niezwykłe, że Bóg wzywa nas do czegoś więcej niż tylko do bycia braćmi, ale żebyśmy byli jak ojcowie i matki, którzy kochają wszystkie swoje dzieci. Nie robią różnicy, nie porównują się. Są ponad podziałami, ponad słabościami. Kochają, ponieważ sami zostali ukochani. Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty wzywasz nas do miłości, która przerasta nas samych. Ty okazujesz nam taką miłość i pokazujesz nam też, jak okazywać ją dalej, jak przekazywać ją, jak być dojrzałymi w miłości, jak być ponad słabościami innych ludzi, tylko robić to, co się Tobie podoba. Ty zmieniasz nasze serce, tak, że stają się ciepłe, stają się miękkie, mięsiste i przestajemy patrzeć ludzkimi oczami tylko na innych, tylko zaczynamy patrzeć Twoimi. I to jest fascynujące. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci za to, że działasz, że jesteś potężny i że uzdalniasz nas do takiego właśnie życia, co jest wielką przygodą dla nas. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani. Błogosławię Was. Błogosławię cały Wasz dzień, żeby On Was prowadził, żeby Bóg Was prowadził, żeby mówił do Was, żeby Was uzdalniał do miłości i do lubienia innych ludzi. Z Panem Bogiem. Pa,